Cześć moi drodzy, z tej strony Farali, witam w kolejnym odcinku z gry Last The Honor of Survival. Moi drodzy, jesteśmy świeżo co po wielkiej aktualizacji 1.9, w której dodano naprawdę masę rzeczy. Nie sądzę, abym wszystko ogarnął w jednym odcinku. Więc teraz wszyscy zostawiają łapeczki w górę, dobijamy 1K i odcinek drugi pojawia się już jutro. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Moi drodzy, jakie zmiany zaszły? Dodano personalizację broni. Teraz możemy sobie stworzyć własną, unikatową broń. Zmieniono plany funkcjonalności Gunsmith Bench, czyli tego stołu, w którym zużyte bronie przerabialiśmy na magazynki. Teraz został ten stół zmieniony. Nie wiem, jak to się stało, że ja na chwilę obecną go nie mam. I będziemy mogli po prostu w tym stole sobie kraftować unikalne bronie. Więc w dzisiejszym odcinku będziemy musieli skraftować Gunsmith Bench, gdzie on jest. Dodano jakiś repair station, ale tu potrzebny jest ash plank, niestety nie damy rady go zrobić. Dużo tekstur się również zmieniło, zaraz wam wszystkie pokażę. Między innymi Skull Crusher wygląda o wiele, wiele lepiej moim zdaniem. Recykler był, workbench, Gunsmith Bench. Jak widzicie, potrzebuję do niego add Haves. Nie wiem, jak nawet to przeczytać. Jakiś super glue to jest. Prawdopodobnie będzie można go zdobyć z bunkru alfa, bądź też przerabiając jakieś rzeczy w recyklerze. Sprawdźmy, co możemy sobie przerobić, żeby coś uzyskać. Aha, tu dostaniemy co? Blueprint form M16. A, plan to jest blueprint. Jak widzicie, ta na przykład M16 ma tego. Barrel magazine, Siling dwa razy, silencer, czyli że tłumik, to już jest epickie, i Grand Laser. Zielony laser, patrzcie jak wygląda. Nowa teksturka M-ki, naprawdę fajnie to wygląda ten laserek. Moim zdaniem super, że Kefir idzie w tym kierunku. W końcu coś zrobił, że znowu się zachce nam zagrać w tą gierkę, a nie staliśmy cały czas w miejscu. Dodatkowo dodano jeszcze Cold Python. Sprawdźmy jak to wygląda, jeszcze nawet nie sprawdzałem. O, rewolwer. Aha, dźwięk strzału taki sam. Prawdopodobnie wycofano dwie berety i zrobili właśnie tego Cold Python. Jak widzimy, shotgun został też zmieniony. No, taki sam dźwięk. Ale jestem teraz ciekaw, czy jak postawię Gunsmith Bench, czy będę mógł na przykład lunetę na przykład z tego AK-47 przełożyć do drugiego AK-47, bądź też do tej M16. Jak widzicie, M16 również została zmieniona graficznie. O wiele, wiele lepiej teraz moim zdaniem to wygląda wszystko. A propos nowości, co jeszcze zostało dodane? Został dodany klej, sprężyny, duże kości, kompozyty węglowe i części fabryczne. Będę ich wszystkich potrzebował do modyfikacji moich broni. Dodano również nowe nagrody u specjalisty po wykonaniu jakichś tam zadań, to sobie też sprawdzimy. Coś w sektorze 7 się zmieniło, nie potrafię tego przetłumaczyć, jest napisane spadek ceny wejścia dla sektora 7. Może po prostu energia, która do sektoru 7 zużywaliśmy, teraz została troszeczkę zmniejszona. Zobaczymy. Dodatkowo wszystkie plany modyfikacji broni, które potrzebujemy, aby skraftować nową broń unikatową, możemy znaleźć w bunkrze, na zrzutach oraz czerwonych strefach. Więc sobie z pewnością to sprawdzimy. Na samym początku ja bym proponował, moi drodzy, tak. Kod do bunkru alfa sobie skołować. Aha, tu jest dealer. Ok, dealerku. Rozumiem, rozumiem. Szukamy kodu do bunkru alfa. Kod do bunkru alfa jest 27406. Dobra, będę pamiętał. Jak widzicie, sprężynka jest nowością. Co jeszcze to wam graficznie mogę pokazać? No i chyba to na razie tyle z nowości. Ja sobie wezmę tak. M-kę wezmę. Te takie. No w sumie tam też wezmę. Pistolecik. Zrobimy również flappy with the coordination. Tylko sobie ubiorę jeszcze hełmofon. Silnik sobie również odłożę, bo mi jest niepotrzebny. Granatnik również. Scrap metal możemy usunąć. Jedziemy. Przy okazji pojawił mi się event rest stop. Show me. Powiem wam tak. Lecimy na rest stopa, bo czają się naprawdę mocno. Gdzie on jest? Tutaj. Czają się na płetwy. Snorkel mask już posiadam. Teraz potrzebne mi są tylko płetwy i mamy dwa unikatowe
itemsy zdobyte. Alright. Troszeczkę faila miałem, ponieważ ekran był zwężony. Jeszcze raz, zaraz wszystko wam pokażę. Co my tutaj mamy? Ziomeczków? Wow, panie! Czy mi się wydawało, czy zostały wprowadzone do gry misy? Teraz będę mógł po prostu misować, jak z kimś walczę? No tego to się nie spodziewałem. Troszeczkę nam gierkę to z pewnością utrudni. Okej. Okay. Szukamy kleju. Cały czas szukamy kleju do Gunsmith Bench. Okej. Okej, ale tutaj proszę pana, któryś pan właśnie miał broń. Mu się posypał shotgun, ale shotguna on nie miał. Co to miał? A, jest jednak shotgun, dobra. Super, to mamy czego? Butów nie mam tylko, dobra, sobie zabiorę tobie, ziomeczku, buciki. Sobie, tobie. Sprawdźmy jeszcze tutaj szybko motor. Widzę, że chyba... O! Pattern, nice. Crate, shotgun, thank you Richard. Tutaj co zamiałeś za buciki? Słabe. Chyba szybkość przeszukiwania choppera się troszeczkę zwiększyła. Aha, no tutaj lipa. Dobra, na rest stopie zawsze, moim zdaniem oczywiście, opłaca się wybijać sarny, których jak widzę nie ma. Chyba prawdopodobnie zostały one wycofane. Naprawdę występowało ich tu bardzo dużo. Ja zawsze jak leciałem na rest stop, to wychodziłem tak 15 steaków dla piesków minimum. Jak widzimy teraz ich nie ma. No to trudno. Lecimy do bunkru. Zobaczymy, czy też coś się zmieniło. Na samym początku udamy się do specjalisty. A u specjalisty, moi drodzy, prawdopodobnie są jakieś zadanka. To jest specjalista. Witam cię, specjalisto. Okej, to ja wiem. Aha, tutaj się tego nie wkładało. Przepraszam. Tu się wkładało Flopiego. Flopiego również zrobimy. Tutaj mamy... O, proszę, coś się jednak zmieniło. Blueprint. Blueprint to są plany. I can't change your extra blueprints for one from my stack. Aha. To są plany, czyli muszę zbierać takie kartki zwykłe, chyba rzadkie i epickie, z tego co widzę, sugerując się kolorami. Będę wtedy dostawał jakieś blueprinty, plany. No dobra, sprawdźmy, jak to będzie się dropiło. Z bunkru alfa oczywiście. Pierwszy. Jakiś efekt chodzenia dodali. Dobra, zostawili wszyscy łapeczkę do góry już, bo muszę wam się przypomnieć, bo musimy dobić 1000 łapek i jutro wjeżdża kolejny odcineczek. Pek, pek, pek. Paliwko na razie niech leży. Sprawdźmy kolejną skrzyneczkę. Dobra. O! Triple Muzzle Break. Jakiś blueprint do Skara mi spadł. Nice! I to mi się podoba. Koło mi niepotrzebne. Odłóż... Czekaj. Zrobimy tak. Odłożymy to. Rewolwer. To. Weźmiemy to. I ja chętnie teraz się przejdę i zobaczę, co mogę zrobić właśnie z tym całym planem. O! Dwa dostałem. Take. No dobra. Open. W ten sposób to działa. Plank with Niles. No spoko. Open. Come on, modification blueprint red to... A! Dobra! Przeczytałem. I też przeczytałem. Dostałem jakieś modyfikacje, czyli będę mógł teraz modyfikować w Gunsmith Bench Savblade'a. No proszę, proszę. Elegancko. Powiem wam, że coraz bardziej Last Day on Earth Survival przypada chyba mi do gustu. Znaczy wraca.
Po prostu, cały czas mi się gierka podobała. Tylko że bez aktualizacji wiecie jak to jest. Bardzo niechętnie się w to gra. Ale mam nadzieję, że teraz się to zmieni i że live'y również z Last Day'a powrócą. Zróbmy na początku drugie piętro. Właśnie moi drodzy, jeżeli ktoś wie jak pozyskać ten klej, bym był bardzo wdzięczny, jeżeli byście napisali mi to w komentarzu. Bo ja sobie poza live'em oraz poza nagrywką znajdę, żebym w przyszłym odcinku miał już stworzony ten kraj Gunsmith Bench. Mam nadzieję, że jeszcze w tym odcinku się to uda. I teraz wiecie co? Jest kwestia taka, czy... Dobra, pozabijam je. Czy tylko te plany modyfikowania broni będą wypadały tylko z etykiety? Wow, 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 panie. Było blisko. Czy też będzie po prostu można je wydropić na przykład o, z tej skrzynki, co tutaj się znajduje. Bądź też czy będzie dropiło z zombiaków, nie? To jest mega ciekawe. Ale mi się wydaje, że tylko z skrzynek. No i super, super glue mamy. Nice. Nie spodziewałem się, że wypadnie pierwszy klej od razu tak szybko. To jeszcze sobie przeszukajmy praleczkę. Jakaś woda. Tu się nic nie... Dobra, dobra. Okej, okay. Woda, napity, możemy iść dalej podbijać bunkier. Toxic. Z pewnością dzisiaj otworzymy czerwoną skrzynkę. Ej, widzieliście to? Zostały dodane faktycznie misy. O matko kochano. Przecież to teraz będzie milion razy gorzej. Ale te misy, myślałem, że będą jakieś słabsze. Albo podczas tego misa nie będzie się broń niszczyła, ale widzimy, że broń się również niszczy nawet kiedy misujemy w potwora. O kurczę. Miało być fajnie, a jednak jest troszeczkę gorzej. Dobra. Oczywiście nic nie ma. Powiem wam, że chyba będę musiał wszystkie piętra zrobić, żeby zdobyć 7 klejów. Wow. Dobra. Zjedzmy. Zobaczymy tutaj jeszcze, czy coś jest ciekawego. Beansy, dobra, trudno. Kolejna szefeczka. Bandażo, nice. Dobra. Tutaj mamy jeszcze pralkę do otwarcia. Co, on się rusza? Żyje jeszcze ten zombiak? Czapka. Oj, moi drodzy. Nie tak to sobie wyobrażałem. Ale dobra, wiemy, że klej leci z bunkru alfa. No i wiemy, że będzie ciężko go zdobyć pewnie. No na razie słabiutko. Jakichś większych zmian, powiem wam, że nie odnotowałem w bunkrze czy coś. Tylko to, że wprowadzili misy, ale jak się tak przyglądam strzelaniu z Glocka, to te misy wcale nie są takie duże. Większe misy są. Aha, dobra.
glitch ze szybkim strzelaniem z pompy został również naprawiony. No trudno, jestem mega ciekawy, czy na przykład ze Skull Crushera również będę mógł zmisować, nie? Mam nadzieję, że nie. Weźmy teraz. No, przyjął ładnie z tego młotka. No nic, moi drodzy, na tym odcinku zrobimy sobie tylko pierwsze piętro bunkru Alfa. Ale na pewno ja mam jeszcze tikety w chacie. Jestem w 100% pewny, więc ja zaraz po nie skoczę i sobie otworzymy czerwoną skrzynkę. Może wypadnie nam znowu jakiś plan modyfikacji. Ale coś tutaj się pojawiło. Coś się pojawiło na mapie i muszę to sprawdzić. Jest Gunsmith Bench. Czy mi się wydaje, czy naprawdę jest? Jest. Może nam się uda modyfikować bronię na miejscu, kiedy sobie ten room wyczyścimy. Dobra, pięknie. Sprawdźmy to. Select weapons. O kurcze. O mamo. Not mode available. Powiem wam tak, moi drodzy, czyli nie musimy craftować Gunsmith Bench'a, tylko po prostu po wyczyszczeniu bunkru Alfa możemy sobie tutaj prawdopodobnie modyfikować rzeczy. Mamy M-kę, criticale, duperele. Czy ja mogę na przykład to sobie ściągnąć? Nie mogę. Mods can be assembled at the Gunsmith Bench. Mody mogą być zakładane w Gunsmith Bench, tak? Ale teraz jest kwestia, czy to jest mój Gunsmith Bench i czy ja mogę coś zrobić. Chyba niestety nie. Co ja miałem moda? Ja tam miałem moda na... W sumie na to miałem moda, ale no mode available. Dlaczego? Tego jeszcze nie rozszyfrowałem, z pewnością wszystko wam wytłumaczę na pewno w następnym odcinku, już tak bardziej szczegółowo. To co, no nic, ja teraz cisnę po czerwone tikety i otwieramy kolejną skrzynkę w bunkrze Alfa. Powiem wam tak, ziomeczki, zanim pójdziemy do bunkru Alfa, jeszcze sobie pojedziemy na rest stop. Jak widzicie, miałem jeszcze chyba 14 tiketów na chacie, mogłem w sumie więcej tych rzeczy zostawić, bo nie wiem, jak się posypie na rest stopie. Dobra. Cyk, 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 enter. Dobra. Jesteśmy na miejscu. O, 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 i jest jakaś sarenka. Chcę zobaczyć, czy też siadają misy po prostu z piły. Widzimy. Ach, szata graficzna. Chain tego sała całego też została zmieniona. O kurcze. Aha, nie, dobrze. Dobrze, myślałem, że zatruta skrzynka. Dobra, otworzymy. Mam nadzieję, że trochę kleju wypadnie, bo są nam mega, mega potrzebne. Uwaga. O kurde. Zawiodłem się trochę, powiem wam. Titan bary weźmy, to odłóżmy, to też odłóżmy. Silnik weźmiemy, platinium weźmiemy i znowu możemy w sumie zjeść i weźmiemy sobie spodenki, odłóżmy. Jeszcze będę mógł wziąć copper plate'a. No dobra, dobra. Powiem wam tak, rest stop, co ja gadam? Flappy, bo cały czas chyba prędzej też mówiłem rest stop. Flappy with the coordination, bardzo, bardzo słabiutki. Cóż za event się pojawił? Kolejny event, dobra. Może z dropu humanitarnego nam spadnie glue. Z pomocy humanitarnej, dobra. Zombiaczek. Powiem wam, że ten Sub Blade teraz o wiele, wiele lepiej wygląda, jak jest taki niebieski. O, jeszcze... Mogliby troszeczkę wam powiem poprawić szatę graficzną tych zombiaków, bo mi się wydaje, że już one troszeczkę wyglądem są za stare. Ponad rok
i bez zmian, to tak słabo, nie? Paliwko. Za co? Ach, w ten sposób zróbmy. Dobra, nie przedłużajmy, idziemy otworzyć czerwoną skrzynkę w bunkrze Alfa. Sprawdźmy, co nam przyniesie los. Może gas tank, który to już by był z kolei u mnie? Z piąty gdzieś w mojej karierze. Pamiętam, raz jeden po drugim mi wydropił. O kurczę, z pół roku temu, jak nie więcej. Dobra, uwaga. Hokus pokus, czary mary, ze skrzynki wypada twój stary. O, gosh damn. No ładnie. Taka M-ka to mi pasuje. Paliwko, nice. Apteczka kolejna, to też się przyda. Sprężyny weźmy, bo te sprężyny przydają się do modyfikowania broni, tak? Minigun. Emeczka. Akar, przepraszam. Tikety odłożymy na razie. No i tutaj mamy jeszcze M16. Dobra. I pattern Captain. Pattern Captain teraz w sumie jest... Święto Niepodległości było w Stanach, nie? Może dlatego się on tak posypał. Dobra, no nic. Teraz lecimy szybciutko. Zobaczymy, co się dzieje u dealera. Paliwko. Poszli. Mam jeszcze energię, to sobie pobiegnę energią. Moi drodzy, w następnym odcinku dopiero sprawdzimy, co się zmieniło w strefie 7, czyli tej strefie multiplayer. Więc pamiętajcie, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi i lubicie odcinki z Last Day on Earth Survival. Ja będę się starał je nagrywać takie troszeczkę dłuższe, żebyście mieli co oglądać. Powiem wam tak. No to dealer, mnie zaskoczyłeś. Nic ciekawego mi nie zaproponowałeś. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. A ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Yo!